Ewinner drugiej lidze gramy nie tylko w weekend. Za nami ostatnia w tym sezonie środowa kolejka, której wyniki mocno namieszały w czubie tabeli. Zobaczcie nasz magazyn ze skrótami 34. serii gier. Tak prezentuje się rozkład gier 34. kolejki, która w całości została rozegrana w środowe popołudnie. Wśród nich kilka ciekawych starć, m.in. mecze Motoru Lublin z GKS-em Katowice czy KKS-u Kalisz z Górnikiem Polkowice. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Częstochowy, gdzie Skra, już bez Marka Gołębiewskiego na ławce, podejmowała z niż Pruszków. W czwartej minucie pierwszy atak gości. Machalski podaje do Macieja Firleja, który w sytuacji sam na sam dostrzegł wysuniętego z bramki Mikołaja Biegańskiego i bezlitośnie przelobował młodego golkipera Skry. 1-0 dla Znicza, który w pierwszym kwadransie mógł jeszcze pójść za ciosem. Dogodną sytuację miał Owe Bonianga, ale spudłował. Również na odpowiedź Skry nie trzeba było długo czekać. W 18 minucie ofensywny wypad gospodarzy, który bardzo ładnym i precyzyjnym strzałem wykańcza Piotr Nocoń i w Częstochowie mamy już 1-1. Kolejny atak Skry w 35 minucie. Gospodarze ruszają z kontrą, z której wydawało się, że nic nie wyniknie. Na zaskakujący strzał decyduje się jednak Damian Warnecki i równie zaskoczony takim obrotem spraw był Piotr Misztal. Skra do przerwy prowadziła, a po zmianie stron przyjezdni próbują odwrócić losy rywalizacji. W 51 minucie piłkarze Znicza mają rzut rożny, po którym skuteczną główką popisuje się Maciej Firlej. Dublet napastnika, który wiosną może pochwalić się dobrą dyspozycją. Na kwadrans przed końcem podopieczni Piotra Kobiereckiego mogli zadać jeszcze jeden cios, ale z tym strzałem Machalskiego poradził sobie Biegański. No i ta sytuacja mogła się zemścić w 81 minucie. Kazimierowicz ładnie zagrywa do Kamila Wojtyry, świetnie poradził sobie snajper Skry i z ostrego kąta umieścił piłkę w siatce. 21 w sezonie gol tego napastnika, a dzięki tej bramce częstochowianie w końcu wygrywają. Skra przerywa tym samym passę 9 meczów bez zwycięstwa. We Wrocławiu rezerwy Śląska po urwaniu punktów liderowi z Polkowic tym razem mierzyły się z szukającą przełamania Pogonią Siedlce. Zaczyna się od rzutu rożnego dla Pogoni, dośrodkowuje Bajdu, a ostatecznie piłkę z bliska do siatki kieruje Iwan Oczenasz. To premierowe trafienie w tym sezonie dla Oczenasza, a Śląsk próbuje odpowiedzieć po nieco ponad pół godzinie. Najpierw po dobrym podaniu od Krocza uderzał Berger, ale dobrze między słupkami spisał się Klebaniuk. Chwilę później stuprocentową sytuację miał Łyszczarz, jednak on uderzył obok bramki. Dalsze emocje w drugiej połowie. To już 68 minuta i rzut wolny dla gospodarzy. Do piłki podchodzi Adrian Łyszczarz i kapitalnym strzałem doprowadza do wyrównania. Przepiękne trafienie czołowego w tym sezonie zawodnika rezerw Śląska. Chwilę później jednak odpowiada Pogoń. Centruje Przybecki, problemy ma Frasik, a całą akcję skutecznie zamyka Ismael Bajdu, dzięki czemu Siedlczanie błyskawicznie odzyskują prowadzenie. Śląsk jednak nie traci wiary w zdobycie choćby punktu. W 77 minucie kolejny rzut wolny. Na strzał znów decyduje się Łyszczarz i ponownie był blisko szczęścia, ale tym razem zdołał interweniować Klebaniuk. W końcówce jeszcze za drugą żółtą kartkę z boiska wyrzucony został Marcin Kozłowski, ale Pogoń utrzymała korzystny wynik i zdobyła pierwszy od 18 kwietnia komplet punktów. Przenosimy się do Suwałk. Wigry, które w ostatniej kolejce wypuściły ważne punkty w ostatnich sekundach w Katowicach, teraz chciały ograć rezerwy Lecha. Lech rozpędzony po dwóch z rzędu zwycięstwach, jednak ofensywnie zaczęli gospodarze. W 8 minucie po tej główce Kamila Adamka Wigry były blisko szczęścia. Kolejna szansa podopiecznych Dawida Szulczka w 28 minucie. Po rzucie rożnym do piłki dopadł Mularczyk, ale ten strzał okazał się niecelny. Jeszcze przed przerwą doczekaliśmy się też odpowiedzi rezerw Lecha, jednak ta próba Kryga w ostatniej chwili zablokowana. To już fragmenty drugiej części, gdy ponownie w ofensywie jest Kolejosz. Tym razem z dystansu chciał przymierzyć Karbownik, ale posłał futbolówkę ponad poprzeczką. Nadal więc 0-0. Na kwadrans przed końcem z kontrą ruszają Wigry. Popatrzmy, wszystko to kończy się faulem Kryga na Adamku, za co arbiter wskazuje na 11 metr. Do rzutu karnego podchodzi Cezary Sałczek i nie zawodzi. Poznaniacy po 473 minutach w końcu tracą gola, no ale do końca chcą walczyć o choćby punkt. W 88 minucie jest strzał Karbownika, z którym poradził sobie jednak Hieronim Zoch. Więcej sytuacji w tym meczu już nie było, a pełną pulę zgarniają Wigry. Mecz błękitnych Stargard z Olimpią Elbląg był niezwykle ważny dla dołu ligowej tabeli. Obie drużyny walczą o utrzymanie w Ewinner drugiej lidze, więc szybko przechodzimy do konkretów. Pierwsza warta odnotowania akcja błękitnych w 6 minucie. W polu karnym dobrą pozycję do oddania strzału miał Starzycki, ale nieczysto trafił w piłkę i bez problemów interweniował Witan. W kolejnych fragmentach do ofensywy przystąpili natomiast przyjezdni. To 25 minuta, gdy po wrzutce główkował Surdykowski, jednak piłka trafiła wprost w ręce Wańcetela. Golkiper błękitnych został sprawdzony także w kolejnych minutach. Najpierw groźnie z dystansu uderzał Kamiński, a chwilę później po rzucie rożnym bliski zdobycia bramki był po raz kolejny Janusz Surdykowski. Również w drugiej połowie długo utrzymywał się wynik bezbramkowy. W 85 minucie jeszcze jedna próba Olimpii, ale i tym razem po strzale Bartlewskiego dobrze spisał się Wańcetel.
meczu o 6 punktów w Stargardzie gole ostatecznie nie padły. Ciekawie zapowiadał się mecz w Krakowie, gdzie rozpędzona ostatnio Garbarnia, która wskoczyła do strefy barażowej, podejmowała Olimpię Grudziądz. Podopieczni Zbigniewa Smułki w ostatnich tygodniach też zaczęli punktować dobrze i odzyskali wiarę w utrzymanie, a pierwsza akcja Garbarni już w 7 minucie. Po cence z rzutu wolnego ogromne zamieszanie w polu karnym, z którego ostatecznie korzysta Błażej Radwanek i gospodarze szybko wychodzą na prowadzenie. W 22 minucie podopieczni Łukasza Surmy idą za ciosem. W 16 płasko dogrywa Rutkowski, a tam piłka trafia na nogę Michała Fidziukiewicza, który podwyższa na 2-0. Dwa zabójcze ataki Garbarni, po których w dużych tarapatach znaleźli się goście z Grudziądza. W 32 minucie Olimpia ma rzut wolny. Zobaczmy, świetnym strzałem tę sytuację na gola zamienia Mikołaj Gabor i goście łapią kontakt. Dla Gabora to trzecie trafienie w 5 ostatnich meczach, a dla Olimpii z pewnością nie ostatnie słowo. Jeszcze przed przerwą goście szukają kolejnej szansy. W 43 minucie Graczyk świetnie zagrywa do José Embalo, a najlepszy strzelec Olimpii nie myli się i po szalonej pierwszej połowie w Krakowie mamy remis 2-2. W drugiej części obie drużyny grały już nieco spokojniej, szukając okazji do zdobycia decydującej bramki. To 63 minuta, gdy Olimpia ma rzut rożny. Zobaczmy, Piotr Witasik pakuje piłkę do siatki, no a piłkarze z Grudziądza tym samym przechodzą drogę z piekła do nieba. Do końca jednak muszą być goście skoncentrowani. W doliczonym czasie potężny strzał Szymona Pająka, ale na wysokości zadania stanął tu Nikodem Sujecki. Po pełnym emocji meczu Olimpia triumfuje, dopisując sobie bardzo ważne 3 punkty. Do Bytowa zawitała jedna z rewelacji wiosny, Hutnik Kraków. Bytowia z kolei w kryzysie. Przed tą kolejką znalazła się na przedostatnim miejscu w tabeli, a w tym meczu też trudne zadanie przed gospodarzami. Po upływie pół godziny pierwsza niezła akcja Hutnika, po której w polu karnym arbiter dopatrzył się zagrania ręką i wskazał na 11 metr. Do rzutu karnego podchodzi Piotr Stawarczyk i doświadczony stoper daje swojemu zespołowi prowadzenie. W drugiej połowie odpowiedzi szukała Bytowia. Widzimy rzut rożny, który nie przyniósł jednak większego zagrożenia. Na dalsze emocje w tym meczu czekać musieliśmy aż do czasu doliczonego, gdy gospodarze do ataku wrzucili już praktycznie wszystkie siły. Popatrzmy na tę sytuację. Sędzia raz jeszcze dopatrzył się zagrania ręką i po raz drugi w tym meczu podyktował rzut karny, z tym, że teraz dla Bytowi. Jedenastkę wykonuje Paweł Zawistowski. Duża odpowiedzialność, ale Zawistowski daje radę i w 95 minucie Bytowia doprowadza do remisu. Chwilę później podopieczni Kamila Sochy mieli jeszcze rzut wolny, jednak to dośrodkowanie Zawistowskiego nie było już szczególnie udane i ostatecznie w Bytowie szczęśliwie jeden punkt ratują gospodarze. Teraz pora na 2 hity tej kolejki. W Kaliszu doszło do rywalizacji walczącego o baraże KKS-u z liderującym Górnikiem Polkowice. Zaczął od ataków KKS. W 12 minucie Gordillo zagrywa do Majewskiego. Ten dobrze przyjmuje piłkę, ale w ostatniej chwili zostaje zablokowany przez defensywę Górnika. W 20 minucie odpowiada natomiast zespół z Polkowic. Do ofensywy podłączył się Opałacz, dogrywa, a w polu karnym niefortunnie interweniuje Filip Kędzia, pakując piłkę do własnej bramki. Górnik prowadzi 1-0, a 6 minut później odpowiedzieć próbuje Beniaminek. W polu karnym Gordillo zostaje sfaulowany przez Opałacza, a doświadczony obrońca, który wcześniej przydał się w ofensywie, teraz zawodzi we własnej szesnastce. Za wykonanie rzutu karnego zabiera się Mateusz Majewski i napastnik KKS-u robi to skutecznie. Stan rywalizacji wyrównany, a Kaliszanie szybko mogli podwoić swój dorobek. Kolejna niezła szansa drużyny Ryszarda Wieczorka, ale tym razem nieznacznie pomylił się Borecki. Teraz jesteśmy już w drugiej połowie tego meczu. Dokładnie 63 minuta, gdy Górnik ma rzut wolny. Na strzał decyduje się Kowalski Haberek i do szczęścia zabrakło tutaj naprawdę niewiele. To już 82 minuta i jeszcze jedna okazja przyjezdnych, no ale tym razem nieudanie akcję zamykał Piątkowski. Wciąż mamy więc remis, za to ostatnie słowo mogło należeć do gospodarzy. Nieco nieoczekiwanie w doliczonym czasie przed szansą stanął Gordillo, ale strzał Hiszpana zdołał sparować Szymański. Po niezłym widowisku w Kaliszu KKS remisuje więc z Górnikiem 1-1. Równie ciekawie zapowiadało się starcie Motoru Lublin z GKS-em Katowice. Motor przystąpił do środowego meczu po sobotniej klęsce na suchych stawach, a i GKS bardzo potrzebował kompletu oczek. Pierwszy warty odnotowania strzał w 6 minucie, ale po tej próbie Urynowicza spokojnie piłkę złapał Madejski. Po pół godziny rywali próbuje natomiast zaskoczyć Motor. W pole karne wpada Piotr Ceglarz i mocnym uderzeniem pakuje piłkę do siatki. Świetnie wykończył tę akcję skrzydłowy Motoru i dał prowadzenie ekipie Beniaminka. Zaraz po tym golu podopieczni Marka Saganowskiego próbują powiększyć swoją przewagę. Dośrodkowuje Moskwik, piłka trafia do Rafała Króla, a jego strzał ląduje na słupku. Wciąż więc tylko 1-0, ale oblężenie bramki Gieksy trwa. W 37 minucie kolejny atak Motoru. Tym razem po interwencji Pawłasa we własnym polu karnym ucierpiał Robski, a arbiter podyktował za to zagranie rzut karny.
Do jedenastki podchodzi Rafał Król, ale jego intencje wyczuł zastępujący w bramce Mrozka Patryk Królczyk i uratował swój zespół przed stratą drugiego gola. Motor poczynał sobie jednak naprawdę dobrze, a swój dzień miał przede wszystkim Piotr Ceglarz. Na potwierdzenie tego choćby ta efektowna rabona, choć akurat korzyści w tej sytuacji nie przyniosła. Patrzymy już na fragmenty drugiej połowy. Zaraz po przerwie ze swoim atakiem rusza Gieksa. W polu karnym świetnie do piłki dopadł Filip Kozłowski i skutecznie wpakował ją do siatki. Zamiast gola na 2-0 mamy więc wyrównanie, no i wszystko zaczyna się w tym meczu od nowa. Po tym trafieniu długo utrzymuje się rezultat remisowy. To już końcowe minuty meczu. Dokładnie minuta 87. Długie podanie Swędrowskiego w kierunku Daniela Świderskiego. Wprowadzony z ławki Świderski przelobował bramkarza i w taki sposób Motor ponownie obejmuje prowadzenie. Źle ustawił się w tej sytuacji Królczyk, a Świderski doskonale potrafił to wykorzystać. Podopieczni Rafała Góraka, śladem meczu z Wigrami, próbowali w końcówce wyszarpać jeszcze choćby punkt. Widzimy strzał Jaroszka, który nie był jednak wystarczająco precyzyjny. Motor rehabilituje się, więc za klęskę z Hutnikiem, no a GKS może stracić pozycję wicelidera. Na zakończenie zaglądamy do Chojnic. Chojniczanka chciała wykorzystać kolejną porażkę GKS-u i szukała ważnych 3 punktów w meczu z Sokołem Ostróda. Goście ostatnio wyraźnie pod formą, choć w tym spotkaniu to oni pierwsi zagrozili. W 27 minucie Sokół ma rzut wolny. Do piłki ustawionej przed polem karnym podchodzi Gajda i nieznacznie pomylił się piłkarz Sokoła. Do przerwy bezbramkowy remis, no a na początku drugiej połowy ponownie szczęście szukają piłkarze Piotra Jacka. Strzał wolnego, tym razem w światło bramki, ale skutecznie paruje piłkę Paweł Sokół. A teraz już 55. minuta. Wymieniają podania piłkarze z Ostrudy. Wicki zagrywa do Trelowskiego. Futbolówka skakała po tym podaniu. Ma problemy z przyjęciem golkiper, z czego błyskawicznie korzysta Szymon Skrzypczak. Chojniczanka w nietypowy sposób zdobywa upragnionego gola, a w kolejnych fragmentach chce zamknąć ten mecz. W 72. minucie szybki wypad gospodarzy. Mikołajczak prostopadłym podaniem szuka Nowaka, ale tym razem czujnie Trelowski. 4 minuty później rzut rożny mieli natomiast goście, ale oddala zagrożenie Chojniczanka, a zaraz potem z kontrą rusza Mateusz Klichowicz. Popatrzmy, doskonała indywidualna akcja tego zawodnika, sprint, którego zwieńczeniem jest skuteczne wykończenie. Fantastycznie zrobił to Klichowicz, pieczętując zwycięstwo 2-0 Chojniczanki. Dzięki tym punktom podopieczni Adama Noconia wskakują na pozycję wicelidera e-winner drugiej ligi. Tak wygląda komplet wyników 34. kolejki. Warta odnotowania, kolejna porażka GKS-u Katowice, a także ważne zwycięstwo Chojniczanki. Przełamały się w środę Skra i Pogoń, a kolejny cenny triumf zanotowała Olimpia Grudziądz. W tabeli liderem po drugim z rzędu remisie wciąż jest Górnik Polkowice, ale na drugie miejsce kosztem Gieksy wskoczyła Chojniczanka. W strefie barażowej są także Wigry, Skra oraz KKS. Dużo dzieje się też w dole tabeli. Ze strefy spadkowej ucieka Olimpia Grudziądz, natomiast aktualnie pod kreską znajdują się rezerwy Lecha, Bytowia oraz Olimpia Elbląg. Patrzymy na ranking strzelców. Swoją przewagę nad Dawidem Wolnym i Sebastianem Bergierem o jedno trafienie powiększył lider Kamil Wojtyra. Napastnik Skry ma już w dorobku 21 goli. A to już harmonogram 35. kolejki. Hitem tej serii gier będzie starcie Górnika z Wigrami, a GKS postara się odzyskać miejsce premiowane awansem w meczu z niewdzięcznym rywalem, a więc Bytowią. Chojniczanka pojedzie do Krakowa, gdzie zmierzy się z Hutnikiem. Po środowej kolejce wydarzenia z weekendu podsumujemy w naszym magazynie już tradycyjnie we wtorek. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i bądźcie z nami w tej ekscytującej końcówce sezonu. Do usłyszenia.